Cześć i czołem, moi mili. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kingdom Come Deliverance. Jeszcze krótkie przypomnienie. W opisie znajduje się link do Discorda, jakby ktoś miał ochotę wspólnie w coś pograć, jak i drugi link w opisie jest do kanału Don Bamber. Do niego serdecznie zapraszam i może content u niego wam się również spodoba. A póki co przechodzimy do gry i zobaczmy, co się wydarzy w dzisiejszym odcinku. Teresa, prowadź. Patrz jaka, no. Zamknęła drzwi za mną. Przede mną. Dobra. Z racji, że u tego wujaszka sobie posiedzieliśmy troszeczkę. Turniej. O, proszę bardzo, co to jest? Turniej ogłoszony przez pana Anusza. Odbywa się co 7 dni na głównym zamku w Ratajach. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności uczestników. Posługiwaniu się wszelkimi rodzajami broni. Jest przeznaczony dla pospólstwa, więc też możesz się zapisać po ukończeniu misji pobocznej. Z całą pobożnością z panem Janem możesz przyjąć od niego nawet zadanie, co rozpocznie turniej. Jeśli nie wiesz, gdzie go znaleźć, poszukaj ikony takiej. Ok. Ok, ogólnie to teraz tak, jestem głodny. Teresa sobie poszła w tę stronę. Nie, skradać się nie będziemy skradać. O, jest i Tereska. Cześć Tereska. Aha, myślałem, że coś, jakieś jadło. Nie, nic. Będziesz siedzieć i patrzeć na żaby. Dobra. Przewijać nie będziemy. Zerknijmy tutaj. Co my tutaj mamy? Dziennik. Jest zadanie główne i zadanie poboczne. Zajmijmy się zadaniem pobocznym, bo chciałbym fajnie poznać całą tą przygodę. Dobry złodziej, młynarz Peszek i jego bratanica Teresa opiekowali się mną, gdy już jedną nogą byłem w grobie. Zawdzięczam im życie. Powinienem porozmawiać z młynarzem. Okej. Okej, mapa. Aha, okej, dobra. Dobra, to jest A, więc A jest tu, idziemy porozmawiać. A, to jesteś ty. Młynarz Peszek. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peszek and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honorable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on, tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ, you want me to dig up a corpse,
Take a ring from it and give it to your friend in Kohelnitz. Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse, never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? No i wybierzemy tak. That was a pretty speech, but you're still talking about a filthy deed. I won't do it. I value my honor higher than coin. I gave you a chance to work off your debt. Don't think you can wriggle out of it. I want my groszen back, and quick. Otherwise, I'll make your life hell. Believe me. Good luck to you. No ciekawie, ciekawie. Ciekawy typ. No i tak. Tu jest jakaś misja. Tutaj jakaś gwiazdka. Zadaniowca. O, to jest ten turniej. Aha, nowe zdanie DLC. Okej. Z racji, że... Aha, czyli wszystko zostało mi zabrane. Wszystko, że wszystko. Nic nie mam, nawet żeby zjeść. O, no to nieciekawie. Dobra, zerknijmy, co tu dalej się dzieje. A więc... Mój nasz Peszek i jego bratanica opiekowali się, jasne. Porozmawiałem, który spędził leżę, bla, bla. No właśnie, opcjonalnie powinieneś spłacić dług za leczenie u Peszka. Peszek ma dla mnie robotę. No właśnie, cholera, no i ta ciemna robota, nie? To brzmi bardzo ciekawie, intrygująco wręcz. No nic, no trzeba dziada spłacić. Can you tell me what about the Skalitz folk? God sent them to punish us for our sins. They don't work, they just idle around begging. And you want to keep a close eye on your belongings when they're around. I'll be glad to see the back of them. What do you think about everything that's happened? I don't concern myself with the doings of my betters, but this mess isn't good for business. Them two brothers should sort things out between themselves without dragging us into it. I don't give a damn who's king, but that usurper from Hungary has gone too far. Do you know anything about those Cumans? The heathen scum that Sigismund brought here. Why do you even ask? You've seen with your own two eyes what they're capable of. That's all. Dobra, no, zmieniłem zdanie. I'll do what you want. Come to your senses, eh? Great. You know what you have to do. Get me the ring from that dead man on Gallows Hill. Where can I find a shovel? There's one right outside, leaning against the cart. Take care now. Try unlocking this trunk. Hold the lockpick in your right hand and use it to feel out the tumbler. In your left hand, you hold the blade and use it to turn the whole mechanism. Got it? Good. Now turn the whole lock to blade, but don't stop holding the tumbler with your pick. Otherwise, you'll be fucked and you'll have to start all over. You forced it to break the lockpick. That crack could be heard in Kuttenberg. You have to watch out for that. An experienced guard will recognize the sound at once. No łatwe to nie jest. No nawet bym powiedział, że to jest dość trudne.
Cholera. O. Make something out of you, yeah. Remember, this trunk's only. No dobra, chociaż tyle odzyskałem. O, proszę bardzo. Już misja mi tu stąd zniknęła. Jakieś zlecenia. No i co, i dupa? Dobra, coś trzeba będzie sobie w takim razie na mapie zaznaczyć. Ja głodny się robię. Nie jest dobrze. Nie mam żadnej zbroi, niczego. Gdzieś jest jeszcze ta łopata. B, co to w ogóle jest B? God damn it, my stomach hurts. Więc tak. No, opcjonalnie zdobądź dla młynarza. No właśnie. Zdobądź szpadel i opcjonalnie zdobądź ten pierścień. C. No i dobra, do C trzeba będzie pójść. Mapa. Gdzie to C jest? A, teraz będzie, o. Się nie zaznaczyło, jak chciałem, więc zrobimy to w ten sposób. Gdzieś przy wozie on powiedział, że jest wóz i że gdzieś tu szpadel ma być. Rzekomo. Jest siekierka, ale jej wziąć nie mogę. Nawet butów nie mam. A gdzie on powiedział, że ten szpadel jest? No nie jest napisane. Ale gdzieś tu ten wóz rzekomo, no jest wóz. Może jakiś inny wóz. Co to za prosie? Żywe, nieżywe? No i ni chuchu, nie wiem. Aha, dobra. Już widzę, gdzie jestem. To się nie za bardzo... Ja jakoś obeznałem z okolicą. I teraz tak, tu jest jeszcze wóz. Tu nie widać. Jest. O, dobra. To już będzie można iść. O, cholera. O, pięknie. Jedz, zgara. I spada... Jeszcze? A, nogi mam zranione. Dobra. I teraz tak, którędy tu trzeba iść? To jestem chyba ja. Chyba w prawo trzeba się turlać. Serio, to ja dookoła przeszedł. Nie, nic już nie powiem.
sumie, bo ja taki trochę nagi jestem. Może jakbym z Teresą zagadał, to może by mi dała jakieś ciuchy? Bo jednak rozebrać mnie rozebrała, a jakby tak oddała z powrotem. Jeszcze z nią nie rozmawiałem. Have you eaten yet? Yes, it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. Aha, i koniec. Oj, Tereska, nie popisałaś się. Może w środku są jakieś ciuchy. No i tu jeszcze jest żarcie. O! O proszę! No, weź swoje rzeczy ze skrzyni. O, pięknie. Jednak dobrze, że się wróciłem. Dobra, czas cię ubrać. Broń. Dobrze. Teraz można iść. Dobra, weź mnie to zgaś. Chłopie. I jeszcze tak. Zemsta. No to będzie grubsza jatka. Odzyskać miecz ojca. O, to też. Dobra, najpierw zróbmy to. O, proszę. I could do with a bite to eat. Nie, jęcz. Ale to mi się podoba, że tutaj jest mega świat otwarty, że wszędzie można wejść. Wygląda obłędnie. O, powiedział i nie może wejść.
Dobra, za wysoka skarpa, po prostu. Hey! What are you doing here? Are you after something? This is a bit awkward, but recently you buried a convict, and this convict, was a family man. He left three young children, and I thought it might ease their hearts if I gave them the ring their father had on him in his final hour. I'm sure you wouldn't bury him with such a valuable thing. Children, you say? You're right, I do have the ring. But actually, it's a worthless bauble. You can have it for a few groschen. Thanks, but I'm not interested. Why don't you make your bloody mind up what you want? Cholera. Miller Peszek sent me. He's very sorry, but by mistake, he didn't give you the full weight of flour last time. He says you should come and get the balance. That rogue. How much is it? Half a sack. That's nothing to sneeze at. It certainly isn't. I'll go there right away. Kto to tu warczy na mnie? Kura? No i dobra, gdzie mam kopać? Nothing on the left hand. The right? Oh shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? Oh, that stench makes me want to puke. Peszek will pay for this. No, ten koleś miał ten pierścień, kurde. Trochę zepsułem. No ale nic. Co to, czemu ta zupa tak się na czerwono świeci? O co tu chodzi? Już pewnie zepsuta jakość 18. Jedzmy, zobaczymy, co się wydarzy. Tyle czasu zupę ze sobą nosić. O, zatruty jestem. No, zatrucie pokarmowe. Ale przynajmniej najedzony. Teraz on też coś tu mówił, że on to ma. Chyba nie będą mnie jedły. Tu nikogo więcej nie ma. Mogę pomyszkować. Thank you.
burza, pupa. A w nosie. No to włamania, to jest najgorsze. To na mnie gonią? No. Ale trochę kusi, kurde. Bo teraz mam okazję do tego, żeby się tam włamać, pomieszkować trochę. Ale nic. Dobra. To sobie odznaczę. I wracamy z powrotem. O, tu coś. Co to jest? Interesujące miejsce. Aha, bo tam byłem. Dobra. No i teraz co? Wracamy. Wrócić do Peszka trzeba. Z powrotem. My respects to you. There was a corpse in the grave, but no ring. What the fuck is going on? Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. Well, I can see where this is going. You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his house. Cholera. Będzie trzeba się nauczyć. I'm not a thief. I won't do it. Robbing a thief who steals from corpses isn't a sin. Well, you know where to find me if you change your mind. Farewell. Cholera. No trzeba, no. Can you tell me something about the other millers? There's a couple of others. Jakieś informacje zwędzimy. Woodsek in Kohelnitz and Simon in Sasa. Tell me about Woodsek. He's young and hot-blooded, with a short temper. But he's a fine fellow when you get to know him. His heart's in the right place, and he's always willing to lend a helping hand. Unfortunately, he got himself into a feud with that usurer, the merchant Wolfram Pruder. A slimy bastard he is. And now they're sworn enemies. What about this Simon in Sassau? An odd one he is, a loner who don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. He won't let go until he sees it through, even if he has to walk over dead bodies. Tell me something about yourself.
It's nothing much to tell. I was born at the mill, I live here, and I'll surely die here. But before I do, I've plenty of work to do, and I hope I live to see peace in this land again. I've thought it over. I'll steal that ring. That's what I wanted to hear. You should have it hidden in a trunk somewhere in the house. Can you pick a lock? I have some experience. No, all right. Za małe, no. I'm glad to hear you're not as clumsy as you look. Here's a lockpick for the job. Farewell. O, lipka. No nie ciekawie. Bo ja nie umiem okradać, no. No nie umiem otwierać zamków. W napadzie jest ciężko. Spróbuję zrobić to trochę inaczej z użyciem myszki. I klawiatury. Zobaczymy, co wyjdzie. No i dobra, jesteśmy z powrotem. Ciekawe, czy on już wrócił, czy jeszcze nie. Kubeł jest na miejscu. Wrócił już. Nie uciekaj do domu, panie. O, właśnie, wyjdź, wyjdź. Trzeba porozmawiać. This is a bit awkward, but recently you buried a convict. Ciekawe, czy się uda jeszcze raz. This convict, Aj. Już nie ma tamtego. Was a friend of mine. He had a ring on his finger that I gave him for luck. And I figured, since he doesn't need it anymore... And you think I rob corpses, so I must have it? Don't lose your temper, I meant no offense. I can pay you for it. Ile on chce? 9,1. A ja tyle... On chce 40, ja mam 9,1. O kurde. No nie, on się wścieknie, jak ja mu tyle zaoferuję. Forget it. No. Nawet nie ma takiej opcji. Porozmawiajmy z nim jeszcze raz. This is a bit awkward, but was a friend of mine. And you think I robbed? Well, I'm sure you would. You're right. I do have the ring. But actually, it's a worthless bauble. You can have it for a few groschen. Okay. No właśnie, kilka groszy i nie mam tyle. Aj, cholera. No to trzeba teraz coś wymyślić. Kupiec by się przydał jakiś. Mam kilka gratów. Tylko gdzie jest kupiec? O, ile tutaj jest rzeczy do... O kurde, tu sporo jest do odkrycia. No ładnie, ładnie. Tu jest, idź do... Aha. Okej. Okay. Dobra, pójdziemy w takim razie tutaj, w to nieznane miejsce i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Trzeba nazbierać trochę grosza, żeby przyjść po ten pierścień.
nie, to zawsze się pomylę. O, zaznaczmy sobie to na mapie i biegniemy. A, łaźnie. No proszę bardzo. Okej. W łaźni chyba nie można handlować, ale można inne rzeczy zrobić. O właśnie, porozmawiaj o interesach. Sprzedaj, to mnie interesuje. Ile ja niewiele mogę na tobie zarobić? Zbawienny sznaps, kurczę, to jest drogie. Tu bym zarobił 12. Wraz z porą mi zabraknie. Nic, mogę sprzedać jabłka. Bo mam ich od cholery. Zawsze jakiś plus. I'd like to discuss the price. Why not? Here, and something for your trouble. Well now, thank you very much. Już? Tak po prostu? No dobra. To już jest zrobione. To w takim razie nie zostaje nic innego, jak zrobić misje główne. A przynajmniej misję A. I tam się właśnie teraz wybierzemy. Tylko jak tam dojść? Tu jest wejście chyba, tak? Rataja Brama Dolna. No i tutaj właśnie się wybierzemy teraz do tej bramy. Podróż. O, to dobrze wiedzieć, że jest szybka podróż. I'm Henry, son of the Scalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dwojec. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? I may not look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzik what happened to the sword he commissioned. All right then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzik isn't pleased. No i jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie dużo będzie do roboty, a mianowicie do odgadnięcia, co tutaj jest za te, w tych znakach zapytania. Idziemy do jakiegoś zleceniodawcy, zobaczymy o co chodzi. Jakieś pieniądze może nam wpadną. Który to? To ty pewnie. Kunesz.
Przekupka? O, przekupka. Co ty masz? Greetings. What do you need? Teraz z tobą mogę zrobić. What kind of governor is Sir Hannes? He's strict, but just. Thank God for him. He don't get mixed up in nothing like that Sir Radzig. So you don't see no one attacking us. What's life like in Rattai? Good. Or it was till them refugees came. Still, we're better off here than most places. How do the Rattai folk get on with the refugees? Duh. Don't even talk to me about it. I wish that rabble was gone. I know they've met with misfortune, but here they do nothing but thieve and make problems. Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? Terrible things. Horrible. I hear they skin people alive, and what they do to the woman folk. Better take your own life than fall into their hands. Beasts they are. Animals. May the Lord watch over you. No, poszedł. Dopiero co tu był. Teraz on gdzieś tu jest, on gdzieś tu jest. I się przemieszcza. O, już tam polas. Kubaniec. Dobra, to ja ciebie złapię kiedy indziej. Pójdziemy, podkrywamy teraz tutaj, co się dzieje. No proszę bardzo, okej. Odkryte. Bread baked just this morning. Bread. Płatnesz. Okej. Co mamy jeszcze? Apteka, proszę bardzo. Ryba. I laboratorium. O, cie ludziska. No kurde, zawsze się pomylę i nie to kliknę. Dobra, co my tutaj mamy? Popatrzcie, tam było... Co to jest? Zleceniodawca, proszę bardzo. Było tutaj do wzięcia. Jeszcze się do tego wrócimy. Na razie zróbmy tutaj porządek. Wzdłuż ulicy się przejdziemy. Zobaczymy, co tu mają. Rzeźnik. I co, wsio? Aha, jeszcze druga strona ulicy. Handlarz. Piekarz. No i pokażcie, co jeszcze tu macie w zanadrzu. Zaraz dotrzemy też do kolesia ze zleceniem dla nas. Karczma. O, to coś, czego potrzebujemy. Aha, tu jesteś, kunesz. Porozmawiajmy. See you survived. Aren't you observant? You still owe me. Don't think I've forgotten. I don't owe you. I owe your father, and he's dead. So get out of here. You can't avoid this forever, you know. Of course I can. It's you who can't piss me off forever. Do you really want to make me angry? Do you really think that's wise? No, I don't. Fine, I owe you. And what am I supposed to do about it? Do you think you'll get anything from me? Look at what I've got. But maybe I could.
Maybe I could tell you where you can find some money. If you forgive my debt, that is. All right, then. Start talking. No. First, I want you to swear you won't be demanding anything else from me. No way. This smells as fishy as a week-old carp. Then, I don't know what I can do for you. Mhm. No nic, to pogadajmy z nim jeszcze raz. About that money you owe me. If you like, maybe something could be done. Maybe I could tell you where you can find some money. If you forgive my debt, that is. All right, then. Start talking. No. First, I want you to swear you won't be demanding. Very well, then. Talk. When we were running from Scarlet's, I heard something. I don't know who said it. It's a miracle I could even hear it in that chaos. Either way, somebody hid a lot of coin under a dovecot. Under a dovecot? And that's it? That's all I know. How many dovecots could there be in Scarlet's? If you've got the guts to go back there, you're bound to find it. Fine. We'll see. Zadanie ścierwojad. Dobra, moi mili, w tym oto momencie zakończymy tą rozgrywkę. Za to bardzo się nie posunęliśmy do przodu, bo w każdym... jeszcze w tym momencie poznajemy cały ten świat i patrzymy, jakie to są mechaniki, czym on w ogóle się kieruje, co gdzie jest. Także już w tym momencie zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek, w którym mam nadzieję, że wydarzy się troszeczkę więcej. A póki co żegnam się z Wami, trzymajcie się i do następnego. Cześć.